Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym przedstawić ultra lekką kuchenkę gazową. Dostajemy ją w takim malutkim opakowaniu. Ledwo co tutaj się mieści. Jest jeszcze w takim woreczku. Tak to wygląda. Mieści się ładnie w dłoni. Waży jedynie 45 gramów. Moc 3000 W. Dostępne są różnych firm. Mniej więcej tak samo wyglądają. Tu jest niby Balight. Bardzo fajna sprawa. Małe, lekkie. Wszędzie się zmieści. Porównanie do starego palnika. Ten jest dwa razy cięższy. Tyle, że ma zapalarkę. Tutaj niestety nie ma tego. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. I jeszcze do tego adapter. Przejściówka na tanie kartusze. Przejściówka jest z wężykiem. Tu mamy regulację, jakby nakręcony palnik nam nie działał. I rozkładamy. Całość waży 173 gramy. Tak to wygląda. Jest dość niskie. Stara przejściówka była dość wysoka i osłona przeciwwiatrowa mi nie działała. Tutaj wszystko elegancko działa. Przykręcamy to tu. Nakręcamy palnik. To jest na tego typu kartusze, tanie, bez gwintu, można dostać w granicach 3,5-4 zł. Wkładamy tutaj, jest takie dwa wycięcia, jedno wkładamy tu.
Całość stabilnie stoi. Nóżki są. Kartusz nam się nie wywróci. No i sprawdzamy, jak działa gaz. O ile w ogóle działa. Jak widać, wszystko działa. Regulacja również. Także wszystko elegancko działa. Garnek, czy tam kubek, w miarę stabilnie stoi. Jak będziemy mieli wiatr, można użyć osłony przeciwwietrznej. I wszystko elegancko. Ostatnio były spore wiatry i miałem problemy właśnie ze starym palnikiem, bo stary adapter był wysoki i całość była powyżej osłony przeciwwietrznej. Zamiast kupować nową osłonę, po prostu kupiłem nową przejściówkę. Mam to dopiero kilka dni, ale jak na razie wszystko się sprawuje dobrze. Przejściówka, jak i sam palnik. Jak dla mnie idealny komplet. Gdzie to wszystko kupić i jakie ceny? Jak zawsze pod spodem w opisie. Do następnego filmu.